Witam was w moim Let's Playu z gry Tomb Raider 1 i będziemy kontynuować naszą rozgrywkę. Dzisiaj zabieramy się za planszę The Cisterns. Także lecimy. Niestety, słuchajcie, zrobiłem wielki błąd. A nie, to moje naboje. A dobra, wiecie co, bo się bałem, że wcisnąłem wczytaj level i The Cisterns zamiast Current Position, myślałem, że mi od save'ów Stelli wyrzuci, ale na szczęście nie, bo widzę moja ilość nabojów. Okej. I lecimy w moim ulubionym levelu. Zgodę wam od razu powiem, że nie nagram go całego dzisiaj, ponieważ nie mam tyle czasu, ale mam ze sobą kawę. Więc będzie mi się bardzo przyjemnie nagrywało. Kot mi lata po całym pokoju i już mnie wkurzył z rana, bo mi podrzucał płyty i gryzł mnie. Bo się chciała bawić. No normalnie nie gryzie, ale jak chce się bawić, to jest potworna. Aha, nie w tę stronę, okej. Także no. Ja niedawno wstałem, mamy dzisiaj. Jeszcze budzika nawet nie wyłączę. Mam dzisiaj 27 września, 9.03. Okej. I lecimy dalej. Ja mam tak około, powiedzmy, miejsca na dysku na pół godziny materiału, więc może jedną czwartą naszą mi się uda nagrać, w zależności... Dlaczego mówię, że tylko, że jedna czwarta, bo ja mówię, ja tutaj często błądzę i może być tak, że po prostu ta plansza zajmie mi półtorej godziny, bo zazwyczaj mi tyle zajmuje. Okej. Okay. Dlaczego ja tak bardzo lubię tę planszę, to już wam mówiłem, bo po prostu tu jest duża ilość wody. Ale okej, okay, lecimy. Letty. Kupia. Sorry, widzę, ale ona się bawi papierkiem po czekoladzie, no. Okej. Okay. I lecimy teraz tutaj. Używamy dźwigni. Żebyście mogli ją teraz zobaczyć. Byłoby śmiesznie, okej. Okay. I teraz, słuchajcie, musimy... Kicia, zobacz, szczur. No niech się chce do kawy dobrać. Nie! A. Dobra. Jak właśnie zauważyliście... Letty zejdź stąd, proszę cię. Otworzyły nam się... Nie jedz łyżki. Otworzyły nam się dwa prze... Nie jedz łyżki, powiedziałem. Zobaczcie, zaraz zdejmę na dół. Otworzyły nam się dwa przejścia. Mamy tutaj aptenię. Zejście w dół. Swoją drogą zacząłem się dziś od dziś samego rana fascynować osob... Kurde, Letty, bo cię... Na dół. Na dół i nie wchodzisz. Gdzie to jest? Przepraszam. Zacząłem się interesować osobą Elżbiety Batory. Elżbieta Batory, myślę, że każdemu znana postać. A czy tutaj przypadkiem szczura nie powinno być? Coś tak mi się zawsze zdawało. No w każdym razie Elżbieta Batory. Nie mam muzyczkę. No myślę, że nie muszę tej osoby wam przedstawiać, to jest dosyć popularna postać. Przynajmniej tak mi się zdaje. Jak zapewne możecie się domyślić, tak, to jest morderczyni, która myślała, że zabijając młode kobiety, będzie wiecznie młoda. No i niestety spotkała ją kara za to. No ale, jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam do lektury. Ja póki co niestety musiałem się oparać informacjami z internetu, ale sobie kiedyś kupię książkę. Bo wiecie, informacje z internetu nie są wiarygodnym źródłem informacji zbytnio. Każdy może byle gówno napisać. No co, kiedy się patrzysz? I teraz, bo nie powiedziałem, po co się udajemy. Jedziemy tutaj, żeby zdobyć klucz. I ta cała sala będzie wypełniona wodzianką. Letty! Bo wyłączę to tak lamerką zaraz. To wszystko będzie wypełnione ładnie wodą. Ślicznie to wygląda. Ona chyba chce zrobić po prostu pokazówkę dzisiaj przed let's playem, żeby zwrócić jak najbardziej na siebie uwagę. Muszę się napić kawy. I zdobyliśmy klucz Rusty Key, czyli zardzewiały klucz.
Letty, zejdź tam. Kurwa. Nie, przesadziłaś. Zrzuciła mi głośno. Wiecie co, ja zaraz do was wrócę, kota uspokoję. Okej, jestem kot uspokojony. Mam taką nadzieję przynajmniej. Dobra. Dobra, w pościeli to niech się tam bawi. Byle by mi tutaj nie wchodziła. Okej. I słuchajcie, lecimy do kryształka. No ogólnie w tej planszy jest zdecydowanie mało zapisów, więc trzeba je oszczędzać. Ale tam się szykuje pewna ciekawa walka, więc wolę zapisać. Okej. I teraz przygotowujemy broń, ponieważ będziemy mieli spotkanie z... Kielem! Tupą. Mówię, że... No i w magicznych okolicznościach on nagle znika. Letty! Trzymaj z niej. Okej. I musimy teraz, słuchajcie, użyć dźwigni. To właśnie nie pamiętam, czy już się ją powinno używać, czy nie. No ale chyba tak. Okej, i teraz chyba najpierw się... Nie. Tutaj po coś szło, ale już teraz nie pamiętam po co. Kurde. Jak mówiłem, w tym levelu będę sporo błądził. Przynajmniej się jedzeniem zajęło. Jest dzisiaj ona tak wkurzająca. Od rana. Okej, i lecimy. O, super, mnie doskoczyłem. A tutaj co mamy? Jest tutaj coś? Dupa, nic nie ma. Oszustwo. Okej, dzisiaj pojawi się tylko jeden part bądź odcinek z tego, bo zwyczajnie będę miał czasu, muszę się dzisiaj spakować jeszcze, sprzątać pokoje przed wyjazdem i kilka innych rzeczy jeszcze porobić, więc najwyżej się jeden part z tego pojawi, ale przynajmniej jak wrócę, to nie będę musiał za bardzo nic nagrywać, będę miał gotowy materiał, byście nie musieli czekać zbytnio. Stwierdziłem, że w przepływie wolnej chwili coś nagram. Czy coś tutaj się do góry da wejść? Właśnie, kurczę, sekretów nie sprawdziłem. Duży błąd. Co my tutaj mamy? Tak dawno nie grałem, że już nawet... Sekret! Tak dawno nie grałem, że już nawet nie pamiętam. I no super, sekret. Aha, naboje, okej. Jedne do shotguna. No drugie, tak? Super. To już mamy jeden chyba z trzech. Czy z czterech, czy już nawet nie wiem. Zaliczony, okej. I teraz, słuchajcie, możemy zejść tam na dół do tej wodzianki, ponieważ tam coś było ukryte, z tego co pamiętam. Lubię ten taki glonowy kolor tutaj. Wodzę się. To jest jakieś przejście. O tak, zgadza się. Okej, okay, teraz co my tutaj mamy? No chyba jest klucz. Tak.
Coś mi dziwnie sprawi, idzie ta plansza dzisiaj. To aż podejrzane. Czyżbym miał dzisiaj dobry dzień? I co mamy? Dwa zardzewiałe klucze. A tak. I to będzie... Nie, to nie ma sekret. Chyba. Ale co my tutaj mamy, pytanie? A nic. Okej. Wyciągamy. Okay, one takie dźwięk wydawały jak ptaki, takie ćwierkanie bardziej. Coś tutaj jest, czy nie ma? Nic nie ma. Okej, moje drzwi się same poruszyły. Nie wiem jakim cudem. Ważne. Nie! A, okej, okay, dobra. Dobra, no, zapis się przyda, nie? Coś żeśmy tam rzekomo zrobili. Letty, no co się patrzysz? To teraz wielce skruszona jesteś. Okej, okay, i tutaj widzimy jakieś dwa, nie wiem, no gargulce, nie, bo gargulce to zazwyczaj na dachach czegoś, więc nie, jakieś rzeźby. Użyjemy, słuchajcie, shotguna. A gdzie jest ten drugi? A, to jest był szczur. Trochę zmarnowany, tak jak chodzi na baję na szczura. No, nie zdążyłem. Kurde, szybciej, szybciej, szybciej. No. Okej. Okay. I teraz gdzie my musimy się udać? Aha, już pamiętam, dobra. Wiecie, to najpierw ja się jeszcze udam po jeden z sekretów. Jeżeli, tak mi się zdaje przynajmniej, że tam jest ten sekret. Jeżeli nie, no to gdzieś indziej wypłynę. Tutaj gdzieś coś powinno być. Pamiętam te gloniki z dzieciństwa. Te w 1D czy 2D. Szczurki i to nie będziemy na nich shotguna marnować. Mamy sobie zwykłe pistolety. Tak, do tego cały. No, idealnie. Okej. Okay. Widzicie, gra jest dosyć hojna. Ale to dobrze. Możemy się przynajmniej pobawić. Mamy tutaj apteń i kolejny kryształ. Zanim kryształu użyję, to gdzieś tutaj jest dźwignia wodna właśnie. Tam warto użyć. No, kurczę. Brum. O, nie było dźwięku. I się nam drzwi otworzyły chyba z kolejnym kluczem. I zapiszemy. Zawsze mnie ciekawi, o co to z ryjki tutaj są jakieś takie. Wyglądają niby jak lwy, niby jak jakiś Posejdon. Nie wiem, co to jest. Właśnie nie sprawdziłem, jak to się nagrywa. Dobra, słuchajcie, sprawdzę, jak to się nagrywa i zaraz do was wracam.